Witam Was serdecznie ze sklepu Odkrywca Historii. Dotarł do nas najnowszy wykrywacz metali XPDUS 2. Detektor ten otrzymałem w celach testowych. Mam możliwość przetestowania go w różnych warunkach, jak również zapoznania się z jego menu, funkcjami, a później podzielę się również tym z Wami. Co wchodzi w skład zestawu wykrywacza metali XPDUS 2? Wykrywacz metali XPDUS 2 mamy możliwość kupienia z cewką 9 lub 11-calową, natomiast cewka o rozmiarze 13 cali jest do kupienia opcjonalnie. Cewki te wykonane są w technologii Fast Multi-Frequency i pracują w zakresie od 4 do 45 kHz. W zestawie znajduje się również stelaż, taki sam jak w poprzednim modelu, tutaj z charakterystycznymi elementami jakby przecięcia, które fajnie zdobią tą rękojeść, no i z oryginalnym logo producenta XP Metal Detectors. Jak również słuchawki WS6, które po włączeniu są gotowe do pracy. W momencie, kiedy panel nie jest włączony, słuchawki przejmują rolę sterowania. Posiadają też również wbudowane programy fabryczne. Mamy możliwość zmiany programów fabrycznych. Jest ich 12, jak również korektę swoich ustawień. Możemy poszczególne funkcje zmienić i dopasować do naszych warunków poszukiwań. Sercem XPDUS-a jest jego panel i wszystkie funkcje wraz z programami tam zawarte. Po odpaleniu XPDUS-a 2 pokazuje nam się łączenie z cewką, jak również do wyboru mamy słuchawki. Możemy pracować na słuchawkach bezprzewodowych, na głośniku, na słuchawkach kostnych, jak również tradycyjnych. Przyciskiem wybieramy odpowiednią opcję. Po wyborze słuchawek ujawnia nam się panel główny, gdzie mamy do wyboru możliwość wybrania programu, jak również dostosowania go do poszukiwań, łącznie z korektami ustawień. W panelu tym znajduje się 12 podstawowych ustawień i jest możliwość też robienia własnych autorskich programów. Wybór programu do poszukiwań, który nas interesuje, wybieramy za pomocą przycisku plus lub minus. Jeżeli znajdziemy już ten właściwy program, który nas interesuje w danym terenie, wybieramy menu i tutaj możemy zrobić korekty naszych ustawień. Możemy zmienić sobie dyskryminację, czułość, skok częstotliwości, głośność żelaza, reaktywność detektora czy sygnał akustyczny. Grunt balans wybieramy za pomocą przycisku po lewej stronie i wybieramy sobie opcję czy to manualnego, czy to automatycznego, czy też śledzenia gruntu balansu w terenie, gdzie prowadzimy poszukiwania. Po lewej stronie mamy opcję głośności, też mamy konfigurację ustawień, programy, które też zapisujemy, no, te własne autorskie, które sobie możemy stworzyć, czy te zmodyfikowane, które są fabrycznie tutaj dedykowane, parowanie cewek, propointera, konfigurację opcji audio. Bardzo ciekawym rozwiązaniem tutaj jest połączenie panelu i słuchawek. W momencie, kiedy klikamy włącznik panela, z automatu nam się odpalają też słuchawki. Oczywiście możemy to w jakiś sposób zmienić, natomiast według mnie jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które ułatwia nam pracę. Wyłączamy
panel, usypiamy też słuchawki. W zestawie znajduje się również kabel. Możemy podłączyć jednocześnie słuchawki, cewkę, no i oczywiście panel. Jest to specjalne wejście, które jest na tak zwane piny. No i jest umiejscowione z tyłu panela. Kupując wykrywacz metali XPDEUS 2 otrzymujemy również instrukcję obsługi, która jest napisana w języku polskim. Udaliśmy się w teren, aby w różnych warunkach, na różnej glebie przetestować i zapoznać się z pracą wykrywacza XPDEUS 2. Mnie najbardziej ciekawi, jak zachowuje się ten detektor, pracując w technologii Fast Multi Frequency na polach, łąkach, w trudnych terenach bagnistych, jak również w parku. Za chwilę będę miała możliwość przetestowania najnowszego wykrywacza XPDEUS 2. Do tej pory chodziłam z podstawowymi wykrywaczami. Bardzo mnie interesuje, jak będzie zachowywał się w terenie. Atutem wykrywacza XPDEUS 2 są programy fabryczne, które są dostosowane do różnych warunków, gdzie chcemy szukać. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest praca w technologii Fast Multi Frequency. Jednocześnie detektor pracuje na kilku częstotliwościach i jest bardzo szybki, bardzo precyzyjnie i z mega skutecznością odróżnia od siebie cele. Jestem mega pozytywnie zaskoczony. Jak twoje pierwsze wrażenie z pracą wykrywacza metali XPDEUS 2? Przede wszystkim podoba mi się w nim to, że jest bardzo lekki. Jest bardzo czuły. Jest to szybki wykrywacz. Precyzyjnie namierza cele. Ma bardzo intuicyjne menu i na pewno każdy sobie poradzi z ustawieniami. Możliwość chodzenia z XPDEUS-em 2 to prawdziwa przyjemność. Na glebach wysoko zmineralizowanych, torfowiskach i ciężkich glebach wykrywacz bardzo stabilnie pracuje w technologii multifrequency, jak również w programie, gdzie możemy ustawić sobie pojedyncze częstotliwości. Praca z XPDEUS-em 2 to prawdziwa przyjemność. Chyba będzie złote. Jest moneta. Bardzo głęboko zalegająca. No jestem mega zaskoczony. XPDEUS 2 ma do wyboru 3 programy do poszukiwań na plaży. Jeden z nich jest mega głęboki. No i wyciągnąłem monetę, która leżała bardzo głęboko po innych poszukiwaczach. Także to jest kolejny atut XPDEUS-a 2. Krzysztof, zamierzasz w tym roku wchodzić z wykrywaczem do wody? Oczywiście. Czekamy tylko, aż puści lód,
No i będę wskakiwał do wody, tym bardziej, że Xpedeus 2 ma możliwość zamontowania antenki do wykrywacza i daje nam to taką możliwość, że ten detektor jest zanurzalny w wodzie. Ja będę oczywiście tylko brodził, natomiast poproszę kolegę, który nurkuje, aby przetestował ten wykrywacz głęboko pod wodą. W jaki sposób montujemy zestaw do pracy w wodzie? Taki zestaw dający nam możliwość zanurzania detektora i cewki pod wodą, pokazuje nam oto taka instrukcja, która wykonana jest w formie obrazków. Przedstawia to bardzo czytelnie, tak abyśmy mogli w łatwy sposób zamontować taki zestawik. Czyli najpierw montujemy element, który przymocujemy do cewki. Wypuszczamy kabel wzdłuż wysięgnika i drugi koniec takim klipem montujemy do panela. I wtedy uzyskujemy zestaw do pracy pod wodą. Pochodziłem na Xpedeusie 2 na programach, które są dedykowane do poszukiwań głębszych warstw ziemi. I co się okazało? W miejscach, gdzie wcześniej chodziłem, wydawało mi się, że zbierałem już wszystko. Natomiast niestety, albo stety, Xpedeus 2 wyciągnął jeszcze kilka celi, które bardzo, ale to bardzo głęboko zalegały. Jest to kolejny atut, który przemawia za tym wykrywaczem metali. Dziękujemy Wam za obejrzenie filmiku. Niebawem będziemy prezentować inne materiały związane z testowaniem Xpedeusa 2. A tymczasem żegna Was Ewelina i Krzysztof. Do zobaczenia w następnym odcinku.